Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Wam troszeczkę więcej powiedzieć na temat niemieckiego rozkładu jazdy. On może być albo w wersji drukowanej, albo gdzieś tam na tablecie. A oczywiście najbardziej popularna jest tak zwana ebula, czyli elektroniczny rozkład jazdy, który jest na lokomotywie. To Wam pokazywałem na innych filmach, podobnie jak też Ersatzfahrplan. Wszystkie szczegóły dotyczące rozkładu jazdy są oczywiście w instrukcji 408. Tutaj przypomnę Wam tylko: Fahrdienstvorschrift, Züge fahren, Erläuterungen zu den Fahrplanangaben. Jest podana strona, gdzie możemy wszystkich informacji na temat rozkładu jazdy i oznaczeń, jak to wszystko należy czytać i rozumieć, możemy tam to znaleźć. No tak w jakimś tam, no nie powiem, że skrócie, ale powiem Wam mniej więcej, co tutaj możemy przeczytać. Oczywiście w każdym rozkładzie jazdy ebula, jak zobaczycie, tam na zdjęciach pokażę, wygląda bardzo podobnie. Na początku jest Kopfbuchfahrplan. Tutaj jest tak zwany Anfangs- und Zielbahnhof, czyli skąd, dokąd jedzie nasz pociąg. Niżej jest numer podany: 69, 63. TEC to jakiś tam rodzaj pociągu. Podobnie jest to zresztą jak w Polsce. Jakiś tam pociąg zwarty, międzynarodowy, krajowy i tak dalej. Tutaj w jakich dniach jest ten rozkład jazdy ważny. Tutaj widzimy, że od 11 grudnia 2016 do 9 grudnia 2017 takich rocznych rozkładów jazdy jest coraz mniej. Teraz z reguły stosuje się takie dzienne rozkłady jazdy. Jest jedna data, tak zwany Verkehrstag, i ten rozkład jazdy jest ważny na jeden dzień. Dalej TFZ to jest Triebfahrzeug, czyli nasza lokomotywa. 218, czyli 218, to już wiemy, że jest to jakiś tam dieselek. Niemcy mówią tam Brennkraft. Wszystkie lokomotywy rozpoczynające się od zera, przepraszam, to są Dampflok, czyli lokomotywy parowe. Jedyneczka z przodu to są lokomotywy elektryczne. Na przykład nasz Vectron, o którym często wspominam, ma 193. A jak jest dwójeczka z przodu, no to wiadomo, że to będzie dieselek. LG to jest taki Langsamgang. Widzimy, że tutaj przewidziane są dwie lokomotywy, dwa dieselki. I też ta druga ma jechać w tym Langsamgang. O co chodzi w Langsam LG, a tutaj widzimy na dole SG, no to są widać na niemieckich lokomotywach takie systemy. Langsamgang to na przykład lokomotywa jest silniejsza, może pociągnąć, szarpnąć większe brutto, ale na przykład wolniej się rozpędza. Natomiast Schnellgang, no to lokomotywa może tam mniejsze brutto, ale za to ma inne ustawienia. Dzięki temu szybciej się rozpędza, szybciej jedzie. To też pamiętam na naszych SM42 czy SP42. Też były takie przełączenia z jazda manewrowa. Można było przełączyć na jazdę pociągową i tak dalej. 1500 ton to jest oczywiście dopuszczalne maksymalne brutto dla tego pociągu. Może być mniejsze, a nie może być większe. Gdyby było większe, no to maszynista musi zgłosić do Betriebszentrale. Podobnie jest też z długością, 632 metry. Tak samo może być pociąg krótszy, na przykład 600 metrów, a nie może być dłuższy. Gdyby był dłuższy, no to też trzeba zgłosić do Betriebszentrale. Albo poprawić rozkład jazdy. To też jest łatwe do zrobienia. MBR, czyli Mindestbremsunterstell, tak jak pokazywałem przy karcie próby hamulca, każdy pociąg ma taki minimum ciężaru hamującego przewidzianego
No i pociąg jedzie w Bremsszczelung G. Dobrze. Dalej widzimy od jakiejś tam stacji między Montag a Freitag, czyli od poniedziałku do piątku, wystarczy już jedna lokomotywa. To jest jakaś stacja Langmoor. Tam już od tamtego miejsca jedzie jedna lokomotywa. Pociąg już jest leciutki, 500 ton. Długość też się zmieniła. I ciężar hamujący Mindestbremsung D4 jest 46%. Bremsszczelung G się nic nie zmienia. 100 km na godzinę, czyli to jest taka prędkość maksymalna dla tego pociągu. Na szlaku może być inna, większa, mniejsza, ale ogólnie to jest prędkość maksymalna dla pociągu. To tyle, jeśli chodzi o ten Kopfbuch-Fahrplan. Sam Fahrplan jest, widzicie, podzielony na takie szpalty. W Ebula moglibyśmy go, czytalibyśmy go od dołu do góry, ale tutaj w wydrukowanej wersji jest wszystko podane od góry do dołu. No i widzicie szpalta 1, 2, 3 A, 3 B, 4, 5. Co tutaj w tych szpaltach widzimy? Tutaj są podane kilometry, gdzie są zmieniane na szlaku albo dla naszego pociągu prędkości. Na przykład widzimy, że tu mamy dla naszego pociągu 90 na godzinę, ale w kilometrze 9,2 musimy to zmienić na prędkość 60 na godzinę. Gdybyśmy jechali po torze przeciwnym, to mamy ten Winkel, tak, Klammer, i tam na torze przeciwnym byłaby prędkość 90. Tutaj zobaczcie, bo wszystko to, co jest na czarnym tle, to znaczy, że te prędkości nie są sygnalizowane na szlaku, na sztrekę. One są przewidziane tylko dla naszego pociągu. Przykładowo pokażę wam, bo to tak komputer wszystko wylicza. Jest tutaj blok for signal, czyli jakaś tarcza przed semaforem. Ten trójkącik oznacza, że ta tarcza stoi w odległości mniejszej niż droga hamowania. No i komputer wyliczył, że przy takim ciężarze hamującym 70%, gdyby semafor wskazywał stój, to z taką drogą hamowania ten pociąg mógłby się nie zatrzymać przed semaforem. Więc komputer wylicza, że przy tej tarczy mamy jechać z prędkością 80. Gdyby nas zaskoczyło pomarańczowe ciągłe, jak tu w Niemczech mówią VR0, Halterwarten, no to wtedy bezpiecznie zatrzymamy się przed blok signal. Ale gdyby jedziemy z prędkością 80, zobaczcie, mijamy tą tarczę, zauważamy, że ona wskazuje przykładowo VR1, że blok signal pokazuje nam jazdę z największą dozwoloną prędkością, to tutaj jest taka przerywana linia i z powrotem możemy czołem pociągu już, przerywana linia, że już czołem możemy przyspieszyć z powrotem do 100 na godzinę. Dobrze, to takie informacje. Co tutaj w szpalcie 3A? Zugfunk GSMR. Czyli no, że jedziemy w zasięgu połączeń radiowych GSMR. Jest tutaj ta ADORF, tak? Czyli to jest nasza tutaj Anfangsbahnhof. Gdybyśmy jechali lokomotywą elektryczną, no to tutaj mamy ten Oberstrombegrenzung 600 Amper. No i zobaczcie tutaj, teraz tak mamy ASIC, semafor wyjazdowy. Stoi w prędkości, przepraszam, w kilometrze 0,3. Miejsce ustawienia, usytuowania ostatniej zwrotki na drodze przebiegu za semaforem wyjazdowym jest w kilometrze 0,9. No przykładowo, gdyby nasz pociąg miał, no na przykład 600 metrów, tak? No to wiemy, że musimy jechać w zależności od wskazań semafora wyjazdowego do ostatniej zwrotki 0,9
i doliczamy jeszcze 600 metrów, czyli do kilometra 1,5 jedziemy z prędkością wskazaną semaforem wyjazdowym. Blok sygnał, no to podobnie jak u nas, takie sygnały odstępowe, nie samoczynne, bo samoczynny to byłby SBK, tylko taki blok sygnał. BK Grund, blok Stelle. Sygnały EL1 w rozkładzie jazdy są podane miejsca, gdzie maszynista musi wyłączyć wyłącznik szybki, Hauptschalter, Ausschalter. W Polsce wystarczy jazda bezprądowa, nie musi wyłączać szybkiego, a w Niemczech trzeba wyłączyć wyłącznik szybki i zobaczcie, też jest podany dokładny kilometr, gdzie ten sygnał EL1 jest usytuowany. Trójkąciki już tłumaczyłem. Richtunganzeiger. Die Fahrstraße führt in die angezeigte Richtung. W Niemczech oprócz wskazań prędkości na semaforach, to też są takie Richtunganzeiger, czyli one pokazują, w którą stronę maszynista będzie jechał. Tu jest jakieś Abzweigstelle, czyli to jest tak zwane takie miejsce, gdzie z jednej linii na inną linię może pociąg wjechać. No i często w stacjach lub właśnie w tych Abzweigstelle są na semaforach Richtunganzeigery i one pokazują, mają, no, maszynista się może upewnić, czy droga jest ułożona tam, gdzie jechać powinien zgodnie z rozkładem jazdy. I w rozkładzie jazdy też jest to zaznaczone i maszynista może porównać, czyli literkę S z rozkładu jazdy, czy na semaforze również jest ta literka S. Gdyby było inaczej, oczywiście musi się zatrzymać i wyjaśnić to z dyżurnym ruchu. Tutaj Richtung S chyba jest związany z tą stacją Schönhausen. Dobrze, jedziemy dalej. Jensen się powtarza, blok for signal BK Ezik, to jest semafor wjazdowy do stacji Schönhausen, jest ESIC, czyli Einfahrsignal, semafor wjazdowy, jest w kilometrze 19,2. Tutaj mamy w stacji Schönhausen jakiś postój, 10 minut, zobaczcie, tu jest Ankunftszeit und Abfahrtszeit. Jakiś jest tutaj Betriebshalt. Być może, prawdopodobnie ten pociąg jest wyprzedzany przez jakiś pociąg pasażerski. No i w stacji Schönhausen zostaje przewidziany postój 10-minutowy. Dobrze, dalej semafor wyjazdowy, zwroteczka. Zegelinie, to taka informacja dla maszynisty, gdyby na przykład coś się wydarzyło i na szlaku musiałby zabezpieczyć pociąg przed zbiegnięciem, to musi zakręcić odpowiednią ilość hamulców ręcznych. Jeżeli nie ma, i to jest związane też z nachyleniem toru. Im większe nachylenie torów, tym więcej oczywiście hamulców ręcznych musiałby maszynista zakręcać. Na przykład gdyby sprężarka się popsuła, lokomotywa by się popsuła, nie mógłby zasilać przewodu głównego, to musi od razu biec i kręcić ręczne, żeby pociąg mu później gdzieś nie zbiegł do czasu przyjazdu lokomotywy zastępczej. Jeżeli nie ma żadnej Zegelinie, to znaczy, że nachylenie torów nie może przekraczać 10 promil. Jeżeli jest jedna Zegelinie, to nachylenie torów może być między 10 a 20 promil. Jeżeli byłyby dwie Zegelinie, to nachylenie toru może być już większe niż 20 promil. I odpowiednio do nachylenia torów maszynista musi zakręcać hamulce ręczne. Tutaj mamy Langmoor z taką literką 1. Zmienia się charakterystyka pociągu. I to rzeczywiście było tutaj w... Widzicie Langmoor, że pociąg nagle... Tutaj się zmienia. Miał mieć 1500 ton, a jest chyba podzielony na 3. I jedzie jedna lokomotywa. Albo, nie wiem, trudno powiedzieć, przyjeżdża tam, zabiera próżnię.
jedzie dalej z próżnem. Trudno mi to wytłumaczyć, ale chodzi o to, że jakaś cuk charakterystyk się zmienia. No, na pewno nie jest rozładowywany, ponieważ postój tutaj byłby za krótki. W ciągu 28 minut nic się więc dużo przy pociągu nie zmieni. Dobra. I tutaj do końca już mamy. To jeszcze jest nowe. Też Überwachungssignal. Czyli w tym kilometrze stoi Überwachungssignal. To jest informacja, że maszynista zbliża się do przejazdu. I dodatkowo też jest trójkącik, czyli Überwachungssignal stoi w drodze hamowania krótszej do przejazdu niż na przykład 1000 metrów. Ale tak, żeby poinformować maszynistę, że jest Überwachungssignal, to również taki szczegół może być w rozkładzie jazdy. Tutaj jeszcze na innym przykładzie chciałem Wam pokazać SBK. To są sygnały blokady samoczynnej, podobnie jak w Polsce. BK zechcyś, E zechcyś, to jest i A zechcyś. To gdyby semafory pokazywały sygnał Hapetsfai, czyli Langsamfahrt, tak jak u nas byłby to na przykład, tak się potocznie mówi, semafor podany na 2, czyli gdzieś tam na bok, no i prędkość jest 40. Ale jeżeli w rozkładzie jazdy jest na przykład Ausfahrsignal 60, to mimo że semafor jest podany Langsamfahrt, to maszynista może jechać nie 40, a 60 na godzinę. Podobnie też tutaj przy semaforze wjazdowym Einfahrsignal. To jest też tutaj nowe. Zobaczcie tutaj Einfahrsignal, trójkącik 75 km na godzinę. O co chodzi? Zobaczcie, że tu mówiłem, że 1000 metrów może być z reguły droga hamowania między przykładowo tarczą a semaforem. A tutaj, jeżeli tarcza stoi w krótszej odległości od semafora niż te 1000 metrów, tu zobaczcie, nawet ładnie to widać, bo jest 5, 6, 6, 4, czyli to daje nie kilometr, a 800 metrów. I znowuż dla naszego pociągu zostaje zmniejszona prędkość. Gdyby ta tarcza wskazywała, że semafor jest nastawiony na stój, to już przy tarczy musimy mieć prędkość 75 na godzinę. To też tak komputerowo wyliczono, żeby pociąg bezpiecznie się zatrzymał przy semaforze, gdyby pokazywał stój. Jeżeli jest tarcza, przepraszam, jeżeli jest na zielono, no to oczywiście możemy jechać z prędkością 80 na godzinę. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi może o takie szczegóły związane z rozkładem jazdy. Więcej może jeszcze, na przykład jak jechać, jak regulować prędkość, to przy innej okazji. Do usłyszenia.